Szanowni Państwo, wspólnie z posłem Tadeuszem Aziewiczem i posłem Cezarym Tomczykiem zakończyliśmy pierwszą część kontroli w Ministerstwie Aktywów Państwowych. I ta pierwsza część kontroli potwierdziła, że jesteśmy na tropie wielkiej afery, wielkiego skandalu dotyczącego wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa. W spółkach Skarbu Państwa, nad którymi nadzór powinien sprawować pan minister Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Kilka tygodni temu złożyliśmy zawiadomienie w związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez pana ministra Jacka Sasina oraz członków Rady Nadzorczej spółki PKN Orlen w związku z niestosowaniem ustawy kominowej i ustawy okołobudżetowej, która kształtuje wynagrodzenia członków zarządu spółki Orlen. Do tej pory nie doczekaliśmy się żadnego komentarza ze strony ministra Jacka Sasina, ale mamy potwierdzone kolejne informacje na podstawie danych udostępnianych zarówno na stronie spółek, jak i danych, które posiada pan minister Sasin, że ta afera o zawyżonych, nielegalnych wynagrodzeniach w spółkach Skarbu Państwa dotyczy kolejnych spółek. Dotyczy co najmniej takich spółek jak KGHM, jak PZU i PKO. W każdej z tych spółek wynagrodzenia są kształtowane niezgodnie z ustawą kominową z 2016 roku i corocznie przyjmowaną ustawą okołobudżetową. Podstawa wynagrodzenia w tych spółkach, w zarządach tych spółek, to powinna być podstawa z 2000 wynagrodzenia, średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z 4 kwartału 2016 roku. Tymczasem w tych wymienionych przeze mnie 4 spółkach ta podstawa wynagrodzenia co roku się zmienia i jest podwyższana i tą podstawę stanowi wynagrodzenie, to średnie wynagrodzenie z roku poprzedniego. Pamiętają Państwo zapewne słynny wywiad pana prezesa Daniela Obajtka, który mówił o 15-krotności swojego wynagrodzenia. Tylko nie chciał powiedzieć, o jaką 15-krotność chodzi. Nie chciał powiedzieć, dlatego że otrzymuje zawyżone wynagrodzenie. Otrzymuje zawyżone wynagrodzenie i łącznie do tej pory pan Daniel Obajtek, pan prezes Orlenu, zarobił blisko 1 000 000 złotych.
w tym przypadku naprawdę chodzi o pieniądze i o wielkie pieniądze. I tak jak mówili dzisiaj posłowie, to jest tak, że prezesi spółek Skarbu Państwa i zarządy spółek Skarbu Państwa gdzieś na jakimś etapie podjęły decyzję, że będą sobie wypłacały nienależne wynagrodzenia. To miało zostać tajemnicą. Nikt się miał nigdy o tym nie dowiedzieć. Sprawa jest rzeczywiście wyjątkowa, bo mówimy tutaj o skali kilkudziesięciu milionów złotych nienależnie pobranych pensji przez takich ludzi jak pan Obajtek. Pan Obajtek, jak to tutaj już zostało powiedziane, no mija się z prawdą. Obajtek, który mówi o 15-krotności czegoś, nie jest sobie w stanie przypomnieć, to nie jest kwestia, że on nie jest sobie w stanie przypomnieć. To jest kwestia zwykłego mataczenia w sprawie i tego, że on po prostu nie chce przyznać się publicznie, jak wyglądają jego zarobki. A jego zarobki są gigantyczne. On nie zarabia właśnie 45-46 tysięcy złotych, tylko ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Czy ludzie naprawdę w Polsce są w stanie uwierzyć, że ktoś, kto zarabia takie pieniądze, nie wie, ile zarabia? Widać to na 100 kilometrów, że to jest wielki, wielki szwindel. Dzisiaj ustaliliśmy, że druga część kontroli odbędzie się pod koniec marca. Wtedy będziemy mogli Państwu przedstawić szczegółowe informacje, ale skala tego zjawiska jest gigantyczna. Wszyscy pamiętamy to, co działo się kiedyś w rządzie, kiedy rząd Beaty Szydło wypłacał sobie drugie pensje. Dzisiaj drugie pensje wypłacają sobie prezesi spółek Skarbu Państwa, a skala jest kilkukrotnie większa, jeżeli chodzi o kwoty. Więc my tej sprawy nie zostawimy i dalej będziemy kontynuować kontrolę w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dostają od państwa w ciągu 10 lat dodatkową opiekę na dodatkowe osoby.
To tylko pokazuje, jak to jest droższe. A dodatkowo pan Wajtek w tej sprawie słabiej. Nie się sprawdza, mówiąc, że zarabia mniej. To wstydzi, że uważa, że jeżeli ma czasu zrobić mi to nikt tego nie zauważy, to chciałbym panu Wajtkowi powiedzieć, że to widzimy. I że te nienależne kwoty, które zostały przez niego pobrane jako prezes Orlenu, one wrócą do Skarbu Państwa i on nie będzie musiał zmienić.